partia Jarosława Gowina zawiązała w Grudziądzu struktury. Kto należy do tych struktur? Jakie osoby, ewentualnie jakieś ciekawe nazwiska, bo to zapewne interesuje wszystkich tych, którzy nas oglądają. Na dzień dzisiejszy partia Polska Razem Zjednoczona Prawica liczy sobie około 20 członków. Do tego są jeszcze sympatycy, to są różne środowiska opozycyjne z Grudziądza. No nie ma co kryć, że zależy nam na tym, żeby też mieć swoją reprezentację w Radzie Miejskiej. W związku z tym będziemy dbali o to, żeby zaprosić do naszych struktur radnych wszystkich, którzy są dzisiaj w opozycji, którzy do dzisiaj nie potrafili dojść do porozumienia, zawiązać koła. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej popularne nazwiska, no nie chciałbym tutaj od razu odkrywać wszystkich kart. Pozwolę sobie przez najbliższą jeszcze 2-3 tygodnie sprawę przemilczeć. Natomiast powiem, że to są środowiska opozycyjne. Powiem panu, panie redaktorze, w ten sposób. To są środowiska, które brały udział w ostatnich wyborach samorządowych i tutaj widzimy możliwość zbudowania takiego solidnego fundamentu. No właśnie, w Radzie Miejskiej nie ma klubu. Mimo w sumie dosyć dużej reprezentacji. A jest też dwóch członków niezależnych. Dwóch członków niezależnych? To znaczy w takim sensie nie należącym do żadnej partii, można by w ten sposób. To jest mowa tu na przykład o Radnym Rodę. Tak, Piotrek Rodę, czyli osoba, która startowała z koalicji Janusza Dzięcioła, jest radnym zupełnie niezależnym, bo drugi Łukasz Kowarowski akurat jest w szyldach SLD, więc tutaj raczej nie liczymy, że będzie zainteresowany, chociaż zaproszenie oczywiście jest otwarte. Do rozmów przecież rozmowy przy stole zawsze prowadzą do czegoś dobrego. W związku z tym również i Łukasza Kowarowskiego zapraszamy do rozmów, natomiast Piotrek Rodę jest jak najbardziej w centrum naszych zainteresowań. W związku z tym będziemy z nim także rozmowy prowadzić. Bo rozumiem, że to jest w sumie inicjatywa, która dopiero co niejako zawiązała się w sensie samego koła. Jak wygląda wasza sytuacja, jeżeli chodzi o program dla Grudziądza? Ja rozumiem, że to są wybory parlamentarne, jednak z reguły osoby właśnie w konkretnich miastach interesują takie, no, ich bieżące sprawy, problemy. Dużym plusem jest to, że niedawno były wybory samorządowe i, no nie kryjąc, ja też byłem w centrum wydarzeń, w centrum zainteresowania, w związku z tym mamy pełną wiedzę na temat chociażby szpitala, czy niektórych inwestycji, które naszym zdaniem były zbyt drogie albo przeprowadzone nie do końca w sposób rzetelny. W związku z tym my na ten moment monitorujemy i przygotowujemy się. Nie wiemy, czy wybory samorządowe będą za 3 lata, być może wcześniej. Będziemy musieli dostosować program do odpowiedniego momentu. Tak? W związku z tym musimy dać sobie też trochę czasu i cały czas trzymać rękę na pulsie. Natomiast ramy programowe na ten moment ze względu na wybory parlamentarne, nas interesuje program globalny, natomiast po wyborach parlamentarnych przysiądziemy i zaczniemy już dostosowywać się do norm naszego miasta tutaj.